Subskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, zaznacz kwadracik, zapisz, jesteś na bieżąco. Daj łapkę w górę. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lociak, a to jest film z odpowiedzią na Wasze pytania o kody, których używam w Simsach, ponieważ bardzo dużo osób pyta, jak ustawiłaś tą rzecz, tę rzecz, co zrobiłaś, że to tak wisi, a nie inaczej. I dzisiaj właśnie w domu Landgrabów chciałabym Wam pokazać, co, gdzie i jak można ustawić. Żeby wszystko fajnie działało, niestety musicie ustawić kamerę z The Sims 3. Musicie ustawić kamerę z The Sims 3. Ja próbowałam znaleźć odpowiedniki na kamerze z The Sims 4, jednakże nie mogłam ich znaleźć. Po pierwsze, żeby jakiekolwiek kody zaczęły Wam działać. Niekoniecznie wszystkie potrzebują tego podstawowego kodu, ale najlepiej to wpisać. I jest to po prostu testing cheats on. I teraz są kody włączone, enabled, jeżeli jest enabled, znaczy, że działają, jeżeli jest disabled, znaczy, że nie działają. I teraz tak, główne zastosowanie tego kodu to włączenie wszystkich odblokowujących inne kody i możliwość zmiany sima, płynięcia na sima, czyli jeżeli klikniemy normalnie, mamy zwykłe interakcje, czyli na przykład uprawiaj jogging, patrz w chmury, różne stroje do zmiany, działania, czyli kluby i ćwiczenie śpiewania i tak dalej, zależy od humoru. Jeżeli przyciśniemy shift i klikniemy na sima, mamy zupełnie nowe rzeczy. Możemy modyfikować dowolnie sima, możemy w małżeństwie wyczyścić związki małżeńskie, czyli jeżeli na przykład coś Wam się zbaguje, Wasz mąż umrze, chcecie się ohajtać ponownie, a gra twierdzi, że nadal jesteście w małżeństwie, to właśnie tym możecie wyczyścić związki małżeńskie i możecie wziąć ponownie ślub, ewentualnie wziąć ślub taki na szybko z Jeffreyem Landgrabem. Modyfikować grę w kręgle, czyli nigdy nie ponosić porażek, albo zawsze wykonywać rzuty specjalne, modyfikować potrzeby, co jest po prostu genialne. I teraz zobaczcie, jak mamy towarzystwo na niskim poziomie, zresztą wszystko jest w ten sposób, jeżeli klikniemy uszczęśliw, to wszystko pójdzie w górę i jeszcze dostanie boosta w postaci szczęśliwa. I mamy również ten przycisk, który jest zależny od tego, co mamy obecnie i jeżeli klikniemy w to, to powinna się zmienić w simorośl ze względu na to, że obecnie trwa wyzwanie simoroślinne. Także w ten sposób właśnie możemy zmienić się w simorośl i prawdopodobnie już się nie odmienimy z tej simorośli. Bardzo mi przykro. W każdym razie testing cheats i możemy działać. Pierwszym takim podstawowym, bardzo podstawowym kodem jest kod Bibi Move Objects. I Move Objects Cheat is on, czyli możemy dowolnie przestawiać nasze meble. Nie chodzi mi o przestawianie w ten sposób, bo w ten sposób możemy, inaczej, w ten sposób możemy ustawiać wciskając Alt i możemy sobie ustawić jak nam się żywnie podoba. I to jest właśnie ten sposób, o który pytaliście, jak ustawiłam jakieś łóżko, że jest nierówno czy coś, to właśnie trzymając Alt bez kodu. Z kodem za to nie moglibyśmy postawić tego tak blisko. Kod umożliwia to, nawet możemy postawić o, w ten sposób. Wiem, że to śmiesznie wygląda, ale to właśnie daje nam kod, że możemy ustawić bez względu na to, czy jest jakiś przedmiot, czy nie. W Simsach są, załóżmy, że to jest jeden z tych obrazów, przy którym nie można postawić niczego, tak? To właśnie ten kod umożliwia nam postawienie na przykład kanapy pod tym, a jeżeli ten kod był wyłączony i to byłby ten przedmiot, który, czyli obraz, który nie pozwala, moglibyśmy najbliżej postawić w tym miejscu. Co wygląda trochę średnio, a jak sobie przestawimy, to wygląda pięknie, ślicznie. I propos, kiedy jesteśmy już w tym momencie, możemy ten obraz powiększyć. I ten obraz, kochani, powiększamy i zmniejszamy kwadratowymi nawiasami, czyli w prawo, ten prawy, czyli większy, zamykający powiększa, a ten otwierający zmniejsza obraz. Nie zawsze jest tak, że można sobie dowolnie ustawiać rzeczy w pionie, prawda? Czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli postawić, mamy tutaj jakiś kominek? Chyba nie mamy żadnego kominka. Jeżeli byśmy mieli kominek i chcielibyśmy na nim na przykład postawić wieżę stereo, jakąś małą wieżę stereo,
tak jak widzicie, tej na przykład nie możemy postawić, a chcielibyśmy postawić, to wystarczy, że wpiszemy właśnie te kody i wciśniemy Ctrl i 9 idziemy do góry z przedmiotem, a 0 obniżamy. Więc ustawiamy sobie na 9 na tej wysokości. I tutaj teraz wciskając Alt ustawiamy zupełnie tak, jak nam się żywnie podoba i jest pięknie. Mamy piękną wieżę na kominku, która pewnie spłonie przez to. Nie, na pewno nie spłonie, nie martwcie się. Tak jak wiecie, w Simsach jest bardzo dużo przedmiotów, które trzeba odblokowywać. Na przykład są to różnego rodzaju telewizory za 10 poziom kariery, guru techniki, czy różne inne przedmioty. I tak szczerze mówiąc, po 2-3 latach naprawdę nie chce mi się za każdym razem odblokowywać nowej rzeczy w Simsach. Dlatego powstał kod, który jest po prostu genius. I on odblokowuje wszystkie przedmioty zablokowane. Wystarczy, że wpiszecie, uwaga, uwaga, BB, Ignore, Gameplay, Unlock Sentitlement. O, to wtedy, jak wejdziemy w tryb zwykły i wbudowanie ponownie, to, uwaga, uwaga, telewizor jest odblokowany i możemy go sobie postawić. Tak samo inne różne rzeczy, czyli na przykład jakiś komputer, ten właśnie był zablokowany. A tylko to gdzieś na biurku trzeba postawić. Tak jak mówię, komputerki można postawić. O, te wszystkie, które były poblokowane, można sobie kupić, postawić. Tylko pamiętajcie, że to są kody jednorazowego użytku, czyli przy każdym włączaniu gry, jeżeli chcielibyście z tego korzystać, to musicie na nowo wpisać. Teraz taki mały, szybki kodzik dla osób, które nagrywają różnego rodzaju maszynimy i na przykład przeszkadzają im te kryształki nad głowami albo dymki podczas rozmowy, które się pojawiają, i na to też jest kod na wyłączenie. Wystarczy wpisać head line effects off. Tak, widzicie? I wszystko zniknęło. I jeżeli teraz porozmawiam z tym ziomkiem, załóżmy o zainteresowaniach, whatever, nie powinno być dymków nad nimi. Lol. Tak, widzicie? Nie ma dymków. Wystarczy teraz tabulator i można kręcić film. Zupełnie tak, w pięknym stylu. Także to jest moja odpowiedź na wasze pytania, jakich kodów używam i jakich używam. I najbardziej właśnie podoba mi się to BB Move Objects On oraz to BB Ignore Gameplay Unlock Sentiments, czyli na te wszystkie nowe, inne rzeczy, które są poblokowane. Także to będzie tyle. Listę wszystkich kodów, bo jest ich mnóstwo, oczywiście dostaniecie w opisie filmu, tak samo jak te, których użyłam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę. Napiszcie komentarz, czy korzystacie z jakichkolwiek kodów, bo na pewno korzystacie, więc napiszcie z jakich. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!